dojechaliśmy na miejsce. To jest ponad 200-letnia budowla. To jest budynek starej cegielni w Wilamowicach. W tym momencie popada całkowicie w ruinę i pozwiedzamy sobie pomieszczenia starej cegielni. Tu, gdzie się teraz udajemy, jest to budynek właśnie z piecami. Teraz sobie tu wejdziemy. Jest to pomieszczone. Ale można zauważyć, że dach tej cegielni już jest lekko przepuszczający. Tak to wygląda. Zejdźmy teraz do niższych pomieszczeń. Wyszliśmy na zewnątrz i spróbujemy tutaj wejść od strony pieców. Widzę, że ludzie sobie zrobili śmietnisko. Nie wiem, dlaczego to jest tak zrobione, ale ohyda. O, tam już widać przed nami budynek administracyjny, cegielni. A tu wchodzimy teraz do części, gdzie były piece. Tak to wygląda w tym momencie. Tragedia. Jesteśmy w
wiedzieć, co chcę. Idziemy tam do końca, do wyjścia. Budynku administracyjnego. I też widać jest już w stanie rozkładu. Nie wiemy, co jest pod tym, więc tutaj trzeba ostrożnie.